Gdynia jest partnerem w projekcie CAR Creating Automotive Renewal od stycznia 2018 roku. Wraz z partnerami z Polski, Szwecji, Niemiec i Danii działamy na rzecz promocji oraz rozwoju elektromobilności w obszarze południowego Bałtyku. Projekt CAR to przede wszystkim badania będące podstawą dla rozwoju infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych w Gdyni oraz ich promocji. Dzisiaj wdrażamy do testowania urządzenie, które na razie jeszcze nie będzie dostępne dla mieszkańców, ale liczymy, że właśnie po testach stanie się możliwe do użytkowania dla każdego Kowalskiego. Ładowarkę mobilną, nie związaną trwale z gruntem, możliwą do przemieszczania wszędzie tam, gdzie mamy sieć trakcyjną i cechującą się możliwością korzystania z energii, która została zgromadzona w procesie rekuperacji, czyli odkłada się, mówiąc bardzo po polsku, wówczas, kiedy trolejbus hamuje. Kiedy budujemy stacje związane z gruntem, musimy po prostu raz na zawsze przesądzić ich lokalizację. Oczywiście robimy to starannie. Pytamy o zdanie użytkowników, przeprowadzamy badania, bierzemy pod uwagę również wytyczne operatorów sieci. Ale tutaj mamy możliwość praktycznego stwierdzenia, czy miejsce, które wskazaliśmy, jest dobre zarówno pod kątem parametrów technicznych, jak i po prostu potrzeby użytkowników, a na wypadek, gdyby nie było do końca trafione, zmienić na lepsze. Jak wspomniała pani wiceprezydent, pojawiła się potrzeba sprawdzenia trafności wyboru poszczególnych lokalizacji pod kątem wykorzystania stacji ładowania i dlatego przystąpiliśmy do realizacji pomysłu mobilnej stacji ładowania, którą można podłączyć w dowolnym miejscu elektrycznej trakcji trolejbusowej. Stąd pomysł wykorzystania prawie 80-letniego doświadczenia Gdyni w użytkowaniu trolejbusów. Dla mieszkańców dobrze są znane zarówno pojazdy napędzane silnikami na prąd, jak i infrastruktura z tym związana. Trakcja trolejbusowa w Gdyni pokrywa około 40% powierzchni miasta. Pierwszym krokiem było zlecenie studium wykonalności. Badania, szczegółowa analiza wykazały, że taka instalacja jest możliwa do wykonania. Korzystaliśmy z synergii dwóch projektów europejskich, bo drugim projektem, który wykorzystujemy, to projekt EfficienCE, przekształtnika, który pozwala właśnie tą stację podłączyć do sieci trakcyjnej. Kolejnym krokiem było wykonanie prototypu mobilnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Prezentowane urządzenie jest dość dużych gabarytów, ale to wynika z faktu, że jest to pierwsze tego typu urządzenie. Bieżące testy wypadają pozytywnie, w związku z tym po zakończeniu testów, przygotowaniu odpowiedniego raportu przystąpimy do rozmów, co z tym rozwiązaniem dalej. Zamykając projekt CAR, dodatkowo też uruchomiliśmy akcję promującą elektromobilność również wśród dzieci. W gdyńskich przedszkolach pojawiły się książeczki edukacyjne, które w przystępnej formie za pomocą zagadek tłumaczą to niełatwe zagadnienie, jakim jest elektromobilność, już przekonując naszych najmłodszych do korzystania z ekologicznego transportu.